Aki-doki, tam rzeczka. Tutaj tama, której nie widać. Tu podniesiony poziom wody przez mostek. I po drugiej stronie. No, tam już widać. O, tutaj taki będzie podmokły las. W sumie nie jest to chyba dawno zrobione, także drzewa dopiero chyba zaczną usychać, bo są zalane. To się tu zrobi dziko. O, tutaj niektóre dopiero pousychały, ale większość jest jeszcze nieuschniętych. O, tu jakby jakieś miejsce, gdzie coś się działo. Może bóbr tędy się wynurzał. Tam mostek, tutaj podniesiony poziom wody na tej rzeczce. No i tu się zaczyna dziać. Tutaj już niedługo nie będzie widać takiego meandrującego koryta, tylko to pewnie z czasem zostanie zalane. Chociaż może nie zostanie, jeśli tam tama nie będzie wyższa. Ale teren fajny. Tutaj koryto ciągnie się tak. Tutaj zawija, a tam prawie się łączy. Czyli tam tylko było wyżej odrobinę, żeby się przelała woda. No fajnie meandruje. Widać, że jeleniowate pojawiają się tutaj tropy. O, jeleń. Nawet tutaj ktoś by mógł się pokusić rozpoznać, czy byk, czy łania. Mój wujek myśliwy zawsze rozpoznawał po odchodach. Nie wiem, jak on to robił. Nie jest myśliwym, bo ma nowotwór. No niesamowite miejsce. Tu już się zaczyna robić dziko dzięki bobrom. Te wszystkie meandry się tutaj przelewają. Może się połączą. Tak wygląda meandrująca rzeka. No, ona tu meandruje we wszystkie strony. Tutaj, tutaj. A tutaj ciekawostka, bo kolejne spiętrzenie. I dwie takie mniejsze tamy. Dzięki czemu tamten teren też ma podniesiony poziom wody. Ciekaw jestem, jak długo te tamy tu będą. Tamta duża też. Czy tutaj leśnikom nie będzie to przeszkadzać, że tyle lasu się zalewa wodą, tyle drzew się marnuje. Chociaż to są głównie olszyny. No to chyba nie powinno. Jest tu tyle mniej twardych drzew dla bobrów. Bardzo dużo. To drzewo na niebiesko oznaczone. Nie wiem, co oznacza. Może, żeby nie ścinać, bo te, które są do ścięcia, są na pomarańczowo. No i tak dużo różnych drzew. A bobry sobie wybrały akurat, że będą ścinać dąb. Jak to robią? Wystarczy, że objadą korę dookoła. Dąb samoczynnie uschnie. Tutaj chyba ma taką listwę mrozową. Chyba mróz go kiedyś przycisnął i drzewo pękło.